Cześć kochani, witam was bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj chciałam was zaprosić na makijaż. Mam taki pomysł, aby stworzyć dzienne smokey eyes i do tego będziemy używać palety z Huda Beauty Nude Light. Jeżeli oglądaliście moje pierwsze wrażenie, to wiecie, że paleta ma w sobie bardzo delikatne kolory i ciężko nią uzyskać bardzo taki mocny efekt. Ja spróbuję zrobić dzienne smoki, oczywiście błyszczące, wykorzystam jakiś błysk, bo błyski w tej palecie są fenomenalne i zobaczymy, czy uda mi się stworzyć takie dzienne, piękne, błyszczące smoki, czy też nie. Mam nadzieję, że tak. A jeżeli jesteście ciekawi, co wyszło z tego mojego dzisiejszego malowania, to zostańcie ze mną dalej. Zaczynamy, ale to, co już mam zrobione, to bazę makijażową powiek, czyli nałożyłam bazę pod cienie z Fenty Beauty. Jeżeli chodzi o brwi, to mam tutaj duo z Benefit, nie duo, tylko dwa produkty, czyli kredka Brow Styler i żel do brwi 24 Hour Brow Setter. No dobra, zaczynamy i sięgam po puchaty pędzelek i beżowy cień, który nałożę pod łukiem brwiowym i wewnętrznym kąciku. Kolejny cień, który będę nakładać, to ten najciemniejszy kolor brązu, ale to jest taki brąz z bardzo fajną domieszką różu i absolutnie to nie jest bardzo ciężki kolor, dlatego myślę, że do takiego dziennego smoky będzie idealny. A jeżeli chodzi o pędzel, to jest Glam Brush O104. I ten cień nakładam na ruchomą powiekę, rozcierając na załamaniu powieki, ale w wewnętrznym kąciku postaram się nie nakładać tegoż cienia, bo chcę rozświetlić wewnętrzny kącik, także zobaczymy, jak to wyjdzie. Oczywiście staram się, by to była taka ładna chmurka koloru. Cień nałożony, bardzo dokładnie wyblendowany, ale chciałabym tutaj na granicę mojego blendowania dołożyć delikatny odcień, aby to nie była po prostu granica blendowania jednego koloru, tylko żeby przenikało się delikatnie w inny kolor. I tutaj mamy obok tego ciemnego taki bardzo fajny brzoskwiniowy z nutką brązu odcień i nim właśnie wyblenduję pod łukiem brwiowym. Oczywiście nie wjeżdżam pod sam łuk brwiowy. We wewnętrznym kąciku nałożę ten piękny błysk i delikatnie go rozetrę tak do połowy ruchomej powieki. Poza nagraniem wytuszowałam rzęsy i tutaj użyłam ostatnio mojej ulubionej maskary z Kobo. Pora zrobić makijaż twarzy, ale zanim nałożę podkład, to oczywiście sięgam po krem. Ostatnio mój ulubiony, w zasadzie od wielu tygodni. Mówiłam już o nim w filmiku o mojej pielęgnacji na dzień, na wieczór i na specjalne okazje. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście, to koniecznie zajrzyjcie. Krem się wchłania, więc mam chwilę, aby wam powiedzieć, jaki podkład użyję. I to będzie podkład z NARSA Natural Radiant Longwear Foundation. Podkład nałożony, więc pora na korektor. I ja tutaj nakładam korektor z L'Oreal'a Infallible More Tint Concealer i będę go nakładać pod oczami, na niedoskonałości, a także delikatnie na środek twarzy, aby rozjaśnić tą strefę. Pora wszystko przypudrować i tutaj używam pudru z Benefitu Dr. Feel Good. Puder nałożony, więc pora na bronzer i dzisiaj użyję bronzera z Pierrine i to jest bronzer, którym się bardzo dobrze używa, ja dużo o nim mówiłam, niestety nie mogę go znaleźć w żadnym sklepie, nie wiem, czy jest wycofany,
czy coś się dzieje. Różu dzisiaj nie nakładam, za to nałożę rozświetlacz i to jest rozświetlacz z Benefitu Cookie. Wracam do paletki cieni i beżowym cieniem rozjaśnię pod samym łukiem brwiowym, bo chcę, żeby ta linia pod łukiem brwiowym była jaśniutka, a potem tym samym pędzlem i najciemniejszym brązem zaznaczę dolną powiekę, delikatnie mieszając z tym jaśniejszym, takim brzoskwiniowo-brązowym kolorem. Także dolną powiekę też delikatnie podkreślę. Ostatni element mojego makijażu to oczywiście szminka i dzisiaj nałożę szminkę z Clinique w kolorze Nude Pop 01. I tak się prezentuje mój dzisiejszy makijaż, dzienna wersja smoky. Dajcie mi koniecznie znać, czy Wam się podoba. Jeżeli tak będzie, to koniecznie wciśnijcie kciuka do góry, a my się widzimy już niedługo w kolejnym filmiku. Pozdrawiam Was bardzo ciepło. Zajrzyjcie do opisu, bo tam zawsze czeka na Was sporo ważnych informacji, a także szczegóły dotyczące dzisiejszego makijażu, kosmetyków i nie tylko. Pozdrawiam ciepło. I do zobaczenia już niedługo. Pa, pa.